Słyszysz, mówisz, słyszysz, mówisz, słyszysz, mówisz. Tak po godzinie padł. Postękasz, wyczesz się, pouciekasz, umrzesz i do domu. Moja droga do dubbingu wcale nie była taka prosta, bo trwała tak około 5 lat. Zadziałało jakby kolejne polecenie, tym razem ze strony Pawła Ciołkosza, który polecił mnie do castingu na do serialu Little Pet Shop do Miriam Aleksandrowicz. Rozumiesz słowa, które wydobywają się z mojego pyszczka? Ja to wygrałam, dostałam wiadomość siedząc w Galerii Mokotów, że dostałam rolę Skunksa, zaczęłam się obłąkańczo śmiać, cieszyliśmy przy fontannie. A potem już tak, już od tego poszło dalej, już jakby poszły kolejne zaproszenia na kolejne castingi, zaczęło się coraz częściej coś udawać i tak już pomału kolejne kroki. Pięknie wyglądasz. Dziękuję. Ty też strasznie. Znaczy, nie strasznie, nie o to chodzi, po prostu strasznie pięknie. Dziękuję. Elza jest kojarzona. Niekoniecznie mój głos, dlatego że na przykład nawet często jak ktoś mnie prosi, żeby nagrała życzenia dla jego dzieci, albo żebym powiedziała coś do dziecka głosem Elzy, no to różnica jest na tyle subtelna i na tyle to jest mało charakterystyczny głos. Cześć Natalia, poznajesz? To ja, Elza. Usłyszeć 10 i kazać wybrać komuś właśnie głos Elzy, to nie wiem, czy ktoś by trafił, bo on nie jest taki typowy, charakterystyczny, mówię, nie wiem, jak król Julian i tak dalej, prawda? Dziękuję, ale dziś nie tańczę. O. Za to może moja siostra. Służę uprzejmie. O, nie. Strzeż się na parkiecie, wychodzi mi zwierzę. Wybacz. W ogóle za każdym razem, jak w sklepie widzę, jak kupują kolejny ręcznik i warkoczyki doczepiane, to się cieszę jak głupia i myślę, Boże, jak fajnie, że to jest taka postać dla nich ważna i być może... Dla mnie na przykład takim filmem to był Król Lew. Więc jak kiedyś moi synowie przyprowadzą jakąś narzeczoną, ona powie, Boże, twoja matka była Elzą! Jeżeli zobaczę, że choćby śrubka drgnęła, wbiję ci go w tyłek przez gardło. Jak mnie znalazłaś? Szybko się uczę. Jak to podkładałam, to powiedzieli mi, że... bo ona jak tam zmienia postaci, to też w pewnym momencie też mówi w różnych językach. I oni małpy wkręcili mnie, że ja muszę mówić po koreańsku, bo oni nie mają tego... Już bym się zapisała ołóweczkiem, co ja tam mam mówić i jedziemy. Ja mówię, jak jedziemy? Jak ktoś zna koreański, to przecież w ogóle... Nie, tam weź tam coś pirazy drzwi, aby tylko było. No, że generalnie raczej jestem karna, więc kazaj sobie myślę, Boże, to się w życiu nie uda, ale dobra, piszę tym ołówkiem. Jadę te kaja, to jadę. Oni nie weź tam, bo tam bardziej jest w o. Kaja to. Boże, 10, nie wiem, 15 minut, to po prostu trwa wieczność wtedy, bo człowiek się siódme poty wylewa i mam wrażenie, że to nie, nigdy. Po czym dostałam taką punktację, jak w Tańcu z Gwiazdami z tej szybki. Jak zobaczyłam, że połowa leży na tych stolikach, aha. Chyba kazałem zniszczyć to gniazdo 2 księżyce temu. I zniszczyliśmy je zgodnie z rozkazem, mój panie. Ale z południa przyszło więcej pająków. Mnożą się w ruinach Dol Guldur. Gdybyśmy tam mogli je zabić. Ta forteca leży poza naszą granicą. Dopilnuj, żeby nie weszły na nasze ziemie. To twoje zadanie. Ale nawet gdyby nie weszły, co wtedy? Łatwo mogą zdobyć inne tereny. Inne tereny mnie nie obchodzą. Najpierw kocha oczywiście Orlando Bluma, ale nic z tego nie wychodzi. Światło to dla elfów świętość. A leśne elfy najbardziej lubią światło gwiazd. Zawsze myślałem, że to zimne światło. Odległe i tajemnicze. To jest pamięć. Bezcenna i przeczysta. No, potem właśnie kocha krasno. Zresztą bardzo to jest ładne, bo to chyba w drugiej części już oni tam się zakochują w sobie. Dawniej zdawało mi się, że wiem, kim jestem. Ale od kiedy umiem to, stałam się innym człowiekiem. Niby nadal mną jak kiedyś, ale... Maximoff, czy jakoś tak? Wanda Maximoff, to w Avengersach? Dzień dobry. Tak, to właśnie Avengersów właśnie średnio widziałem. To jest ta noga, gdzie wstyd się przyznać, bo to jest taki hicior, a ja generalnie miałam tak...
coś grałam. Nie gniewaj się. I kochała się w takim, co go kwiecień grał. Jeśli to zrobisz, oni już zawsze będą się ciebie bali. Nie kontroluję ich strachu, tylko swój własny. No właśnie, ubijają mi tych mężczyzn. Nie dadzą człowiekowi trochę szczęścia. Nie, zawsze musi być, tu już kocha. To może taki pocałunek śmierci, słuchaj, kogoś obsadzą jako mojego faceta, wiadomo będzie, że zginie. Ludzie mówią, że był wypadek, że ktoś wypadł z pociągu. Ten ktoś to ja. Też był kwiecień, właśnie chciałam też to nawiązać, że wiesz, z nikim był kwiecień, ale nie pamiętam, mogło być tak, że on też tam chyba, nie, ale nie dam sobie ręki uciąć. No w mordę. O, od razu tak nie uprzejmie? Ej, nawet nas nie znasz. Wystarczy, że widzę wasze tłuste karle gęby. Od ich widoku żygać mi się chce. Zamknij się, mała zdziro. Sam się zamknij, szumowino. Całuj mnie gdzieś, zawszona hetero. Sam się całuj, ty szczurzy wypierdku. To też była wdzięczna postać i do niej padał tekst... nie pamiętam, chyba krasnoluda jakiegoś, albo... chyba jakiegoś krasnoluda, który też ją pytał, czy... jak zginął twój mąż, wyłupił sobie oczy i strasznie mnie to bawiło, bo jest tak do zrywali właśnie uroczo. Gdzie jest pan Bromłyn? Zmarł, dzięki Bogu. A jak umarł? Wydłubując sobie oczy? Dalej mieli jęzorem, to się dowiesz. Na przykład jednej z moich ukochanych bajek, która nazywała się Kubo i dwie struny, o której za głośno nie było, ale jest przepiękna, no to tam przynajmniej po sprawiedliwości i matka nie do końca żyje i ojciec. Hanzo był wielkim wojownikiem. Doskonale władał mieczem i łuk. Nie! Ja pytam, jaki był naprawdę. Wtedy, kiedy nie walczył. Kiedy był przy nas. Był bardzo podobny do ciebie. Piękna bajka. Naprawdę piękna bajka. Smutna strasznie i dosyć taka trudna. Nie dla małych dzieci raczej. Twoja moc rośnie. Na twoim miejscu bym się tak nie cieszyła. Kiedy rośniemy w siłę, nasi wrogowie zwykle też. Coś za coś, tak już jest w życiu. Małpo, mówisz czasem coś zachęcającego? Zachęcam cię, żebyś nie zginął. Jest coś niesamowitego i robiona w ogóle taką... tą metodą, ja to źle nazwę, oczywiście niefachowo, ale że tam są animowane kukiełki, więc w ogóle sama animacja jest też przepiękna i inna niż jesteśmy przyzwyczajeni. No niesamowita bajka, uważam. Peggy! Chcesz powiedzieć, że on na nią najechał? Bo zauważyłam, że jej szyja jest jakaś taka poturbowana. Przekażemy odpowiedni datek na fundację, którą pani wybierze. Rany, no a mamy z czego wybierać, niech pomyślę. Ratujmy walenie oczywiście, albo czysta woda, ale przecież walenie nie przeżyją bez wody. Dajcie mi po prostu gotówkę. Annie, to był musical, gdzie podkładałam Cameron Diaz i ona grała tam taką opiekunkę, pijaczkę. I moja siostrzenica strasznie to przeżywała, bo właśnie ona była na etapie takim, jaki teraz jest mój syn, czyli że jej głos się sklejał jej ze mną i nawet jak grała to kobieta i wyglądała kompletnie inaczej, to ona i tak widziała mnie. Kradniemy lizaki, ma? Rozczarowujesz mnie. Od małego chłopca? Moja wredna dziewczynka. Ja kochałam tę Diabolinę, bo to była pierwsza właśnie rola, gdzie Kaczmarski wymyślił, że ja mogę być właśnie kolejny mój target, czyli ta walnięta. Pojedziecie, znajdziecie dobrą wróżkę i przywieziecie mi tę jej magiczną różkę. No co, łatwizna. Bardzo wdzięczna do podkładania. Diabolinę lubiłam i później zobaczyłam, że część właśnie dziewczynek, które już są trochę większe, a Elza już jest passé, to następcy absolutnie tak. Ach, mapa. Do kryjówki Skywalkera. Znów się pakujesz w ten kanał. Mas, pomóż mi dostarczyć tego droida do Lei. Nie. No i też specyficznie mówiła, bo na przykład nawet Lupita ją robiła, także na trochę ją tam postarzała, ale też... ale momentami było słychać, znaczy ja słychać było, że jest młoda, więc to takie było pomieszanie troszkę. Nie jestem Jedi, ale znam się na mocy. Ona przenika i otacza każdą żywą istotę. Zamknij oczy. Poczuj ją. Z racji, że no, to był taki hicior po takiej przerwie, to nie musieli bardzo chronić, żeby nic nie wypłynęło. W związku z czym ja podkładałam generalnie właśnie do takiego kółeczka na buzi. Przy tym widziałam nie mas, tylko Lupitę z tymi kropkami
jakby przed nałożeniem efektów. No i do dzisiaj pamiętam na przykład, jak miała taką kwestię, masz miecz i się zastanawialiśmy, czy ona mówi do niego, że trzymasz miecz w dłoni, czy daje mu go i masz miecz, no bo jakby intencja jest wtedy skrajnie różna i to była ogromna trudność, żeby, no bo troszeczkę grasz z duchami. Ratuj mnie. Przydzieliłam go do doktor Moon i tak jak miałam nadzieję, zbliżyli się do siebie. Pocałujesz mnie, czy nie? Zdobyłam jej serce, a ona jego. W Legionie Samobójców byłam tą czarownicą. Ta modelka to grała. Ona już sobie poszła. Gdybyś musiał wybierać między nią a mną, zabij ją. Obiecaj mi, że zabijesz. Nawet jakbyś miał zabić mnie. Teraz ostatnio to często ludzie mnie pytają o Bojacka i o Diane Nguyen. Co, dopiero tak późno dają pominąć reklamy? Już nie pominę, jestem zakażony. Bojack, ale pamiętasz, że prowadzisz samochód? A, tak. To jest serial animowany, ale dla dorosłych. Ostre poczucie humoru, ale uważam, że jest też bardzo taki mądry, przejmujący momentami. Natomiast rzeczywiście jadą po bandzie, tak jak to się mówi czasem. Słuchaj. Nie mam zamiaru opisać tego w książce, jeżeli nie chcesz. Nie, spoko. Cała prawda. Na pewno w Warcraftcie gram jakąś ogrzycę. Wielkie wrota. Głęboko w ziemi. Sprowadziła nas magia. A skąd znasz naszą mowę? Orkowie biorą jeńców do wrót. Uczę się od nich. Jeńców? Naszych ludzi? Teraz w Sabrinie robiłam jedną z tych ciotek, w tej najnowszej Sabrinie z Netflixa. Ludzie zwykle mają o mnie złe wyobrażenie. Zawsze biorą mnie za potulną i łagodną. No wiesz, taka szara myszka w ciemnym kącie to dla mnie normalka i to prawda. To jestem tą grubszą ciotką. Wiedźmin ostatnio. Widziałem upiory z Morhogu rano nad kanałem. Tak, wspomniałeś. Kogo? To zły omen. Zwiastują wojnę. Północ prowadzi wojnę, odkąd Nilfgaard wziął Ebbing, z czego by wynikało, że dziki gon ma ładne kilka lat opóźnienia. To dalej nie jest jakby taki typowy, charakterystyczny głos, tak jak Kaczordon, no nie wiem, takie, prawda, Kubuś Pucha, tak mam wrażenie, że są takie głosy, które jakbyśmy usłyszeli, to byśmy mieli takie, o Jezu, że od razu kojarzymy osobę, od razu nam się to z czym, a to u mnie nie wiem, czy ja tak mam. Miło, że wpadłeś podziwiać moją wygraną. To, co osobie mówią, to bzdury, Clarice. Jednak masz poczucie humoru. Też była. To z kolei w Sonice i pierwsze doświadczenie też, bo to nagrywaliśmy w Budapeszcie, więc przy okazji właśnie pracy była jeszcze miła wycieczka. A jak się wabi ta cudna przytulanka? To jest ta First Lady Melania. Byłam Melanią Trump. Byłam, tak. Przedstawiam naszą najdroższą sunię, wabi się Miśka. Urodziła się w najpiękniejszym z amerykańskich stanów Teksas. Sama słodycz. Będziemy dla niej szukać chłopaka. A? Cudownie! Też właśnie szukaliśmy sposobu sobie z Arturem Dyszkiewiczem na nią. Co można nam troszeczkę wymyślić, żeby było... Coś ty za jeden! A bo co? Coś za jeden. Newt Scamander, a ty? I co masz w tej walizce? To mój niuchacz. Coś masz tutaj, poczekaj. Dlaczego na Deliverance Dane pozwoliłeś mu z niej wyjść? Nie pozwoliłem, sam się wymknął. Jak zobaczę coś lśniącego, to zaraz nie, się... Nie pozwoliłeś? Nie. Nie mogliście sobie wybrać gorszej chwili na takie harce. Lubiłam Harry'ego Pottera, wszystkich filmów znowu nie widziałam. Przeczytałam książkę jakby w całości. Muszę cię zgarnąć. Zgarnąć? Ale kto cię upoważnił? Magiczny Kongres Stanów Zjednoczonych Ameryki? I nawet Warner Bros. Mnie pochwalił, co było strasznie miłe. No, dostałam, to się jarałam też okrutnie, bo nie pochwalić, że jestem jedyny. No, a nieważne, ale generalnie było strasznie miłe. Spokojnie, panie... Kowalski, Jacob. Nie wymazuj mu teraz pamięci. Przecież będzie naszym świadkiem. Nie, no, przecież jeszcze niedawno wrzeszczałaś na mnie, że tego nie zrobię. Jest ranny. Ja miałam to szczęście, że wiesz, jak mi się tak dużo hitów trafiło, to w ogóle, że bierzesz tym udział, wiesz, że zostanie to gdzieś jakoś. Że się w ogóle mogłaś być tego częścią, to zawsze jest wielka frajda. Mogę go przytrzymać, jeśli przytrzymać? Chcesz. Tu się ich nie trzyma. Panie Scamander, wie pan coś? Cokolwiek o społeczności czarodziejów w Ameryce? Obiło mi się coś o uszy, że macie staroświeckie poglądy o relacjach z niemagicznymi osobami. I tym bardziej, że ja, wiesz, ja lubię w ogóle ten klimat, tak? Że
Władca Pierścieni, Harry Potter, no to to absolutnie są rzeczy, które... w których już tylko większą frajdą byłoby po prostu zagrać po ludzku, nie? Pierwsza liga. Jesteśmy tu tylko dzięki Dexowi. Jeszcze nie gramy w tej samej sezonie. Gramy, tylko oni jeszcze o tym nie wiedzą. Ja, która nie gram w ogóle i dowiedziałam się na spotkaniu Kędziora, że już nie ma joysticków, są pady. Powinieneś zostać trenerem motywacyjnym. Mówił ci to ktoś? Jest i pan wie. Co masz dla nas, Dex? Mam dla ciebie robotę. Tak, no ja czuję kompletnie oddech na plecach tych milionów ludzi i też takiego świata, którego nie znam, prawda? No bo świata gier w sensie, więc zdaje się bardzo na doświadczenie przede wszystkim firmy, że to są perfekcjoniści. Oni chcą dopieścić wszystko w najdrobniejszych szczegółach. Jakiś względny spokój daje mi też to, że moją pracę będzie przeglądać kolejne ileś osób, zanim to dopuści do obiegu. Więc mam nadzieję, że jakby wszelkie błędy wyłapią, poprawimy to i ludzi to nie będzie bolało, a wręcz przeciwnie, mam nadzieję, że będzie im się podobało i że będzie im się dobrze grało z moim głosem. Po cichu, bez zwracania na siebie uwagi i najlepiej bez ofiar. No to do roboty. Brzmi prosto. Ja mam, będę mieć trzech synów za chwileczkę. Mam męża. Ja nie wiem, czy ja chcę sobie to robić, żeby kupować nie właśnie jakieś coś do gier. Czy nie lepiej, jak ja się przejdę do kogoś, jak to za PRL-u bywało, że się chodziło na telewizję, to ja się przejdę na grę do sąsiada. Ale czy ja mam kupować w domu? A czy mój mąż twierdzi, że tak, teraz kupi i będzie grał. A najdziwniejszy głos, który stworzyłaś? Mężczyzna gwałcony przez łosia bodajże. Coś takiego to było dziwne. Poczytuję sobie to za sukces, przepraszam bardzo. Też jeszcze były dobre jakieś takie dwie parówki, które podkładałam. One wyrastały z głowy jakiegoś psa. Jedna mówiła chipsy, chipsy, druga lody, lody. Nie wiem, co autor miał na myśli, wolę nie wiedzieć, ale takie coś też było. Właśnie chyba urok dubbingu na tym polega, że generalnie jest naprawdę można zagrać takie rzeczy, jakich nigdzie więcej nikt ci nie da.